Hej, kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony wasz ulubiony i Władek, czyli ja i dzisiaj jestem strasznie podekscytowany i zestresowany jednocześnie dlatego, że będziemy rozmawiać na temat moich różów do policzków pierwszy raz o nich wam powiedziałem mniej więcej pół roku temu, kiedy miałem premierę pół roku, tak mi się wydaje, że to było pół, pół roku temu tak mi się wydaje, no ale mniejsze o to um, kiedy właśnie była premiera moich różów Blush Romance mam nadzieję, że mieliście okazję je przetestować mam nadzieję, że tak samo jak ja je pokochaliście, wiem, że bardzo 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 dużo z was pisało do mnie nawet wiadomości, że to są najlepsze róże, jakich kiedykolwiek używaliście. Co jest dla mnie ogromnym komplementem i za co bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wchodzą małe zmiany. Małe zmiany dotyczą zarówno tych różów, które istniały już wcześniej. Jak i tych, których jeszcze nie było, a dopiero dzisiaj się pojawią. Jeżeli Was zaciekawiłem, to zachęcam Was do oglądania dalej, dlatego że dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Na start przypomnę Wam tego PR-boxa. To jest box, w którym influencerzy dostają ode mnie różę w prezencie, żeby mogli je sobie przetestować i też wam dać znać, jakie ich jest zdanie na temat moich różów, które stworzyłem swoją drogą razem z marką Tune. I tutaj też od razu na starcie chcę podziękować za. Drug, tak naprawdę, szansę stworzenia czy rozszerzenia e, mojego marzenia, można powiedzieć, bo e, jednak. No, nie ukrywajmy. Wszyscy wiedzą, że różę do policzków ja kocham najbardziej z każdego kroku makijażowego. Um, I o ile stworzyłem już cztery, te pierwsze, które naprawdę uważałem za taką podstawę podstaw, że musiały się znaleźć wśród takich, które stworzę, to dziękuję też za drugą szansę, dlatego że z dzisiejszym odcinkiem do sprzedaży wchodzą też dwa kolejne bardzo limitowane i dość mocno wyjątkowe odcienie. Pozwoliłem sobie na stworzenie właśnie bardziej wyjątkowych odcieni, dlatego że. Te takie już takie, wiecie, podstawowe i wymagane moim zdaniem jako baza już miałem. Także e, teraz ryzykujemy i jestem bardzo ciekaw, czy Wam się to spodoba, jestem bardzo ciekaw, czy Was to przekona. Um, no i dlatego też ten filmik będzie dzisiaj ważny, żeby te odcienie zrozumieć i żeby się ich nie bać. Ale tak jak mówi o tym za chwilę, natomiast jeżeli chodzi o ten PR-box, tak jak powiedziałem, pokazywałem go Wam po raz pierwszy właśnie wtedy, kiedy była pierwsza e, premiera moich różów, no i powiedz, wtedy powiedziałem, no miała jedna z Was e, okazję, jedna osoba, bo, bo chłopcy też mnie oglądają i chłopcy też oczywiście zawsze mają szansę wygrać. Ehm, w każdym razie jedna osoba wtedy miała okazję wygrać całego takiego PR-boxa z wszystkimi czterema odcieniami. Tym razem jest dokładnie tak samo przygotowałem dla Was również PR-boxa, tym razem z całą szóstką kolorów. Nie mam żadnych wymagań do Was. Nie musicie nie odpowiadać na żadne pytania, nie musicie nic robić po prostu zostawcie komentarz pod spodem, dajcie mi znać, że bierzecie udział w konkursie, a ja za tydzień wybiorę właśnie jedną jednego z Was i wyślę Wam całą szóstkę różów ode mnie w prezencie swoją drogą. Dzisiaj są moje urodziny. Nagrywam ten odcinek w moje urodziny, montuję go od razu w moje urodziny i od razu w moje urodziny go wrzucam i też w moje urodziny, czyli że dzisiaj 4 października, róże wchodzą do sprzedaży o 18, czyli że w momencie, kiedy ten filmik tak naprawdę pojawił się na kanale. No i żeby zrobić Wam jeszcze większy prezent, poza tym, że pojawia się, pojawiają się nowe róże, to też mam dla Was Promocje. z kodem wszystkiego najlepszego pisane razem z małych liter. Macie 10% do końca tego tygodnia na każdy z odcieni moich różów, więc jeżeli macie ochotę złapać je teraz w trakcie premiery, póki są się rzutki i gorące, a przy okazji póki trwa kod, bo kod trwa do końca tygodnia, no to e, nie wiem co chciałem powiedzieć, ale chyba teraz byłoby je kupić najrozsądniej, jeżeli macie ochotę zaoszczędzić, ale to wszystko zależy od Was. Natomiast przejdźmy najpierw do tego co już było i do moich pierwszych czterech Czterech odcieni, które właśnie stworzyłem na samym początku. Dla przypomnienia pokażę Wam, jak wszystkie cztery oryginalne odcienie wyglądają na moim policzku, więc jeszcze raz w jednym filmie będziecie mogli zobaczyć każdy z kolorów w akcji naraz, można tak powiedzieć. Przy okazji będą też słocze i zaczniemy sobie być może od naszego odcienia Narcyza. Tak jak powiedziałem, klasyczne odcienie wciąż są obecne, zaszła w nich mała zmiana, ale o tym za chwilkę. No więc. Nasz narcyz, nasza brzoskwinka i jeden z bardziej naturalnych odcieni, jakie stworzyłem. To jest też kolor, który był drugim bestsellerem, można powiedzieć, czego po cichu się spodziewałem, dlatego, że jest to jeden z bardziej użytkowych kolorów, który przepięknie stapia się ze skórą. Ciepła, ciepło neutralna nawet bym powiedział brzoskwinka i wszystkie róże, o ile wyglądają na matowe, kiedy patrzymy na nie wprost w opakowaniu, to nawet jak możecie zerknąć teraz na mój policzek, czy takich jak widzicie na przybitkach, one pozostawiają dość takie... Naturalne, nawet w zależności od ilości, potrafią wyglądać nawet dość świetliście, ale jeżeli używacie ich mało, no to są raczej takie satynowo, lekko połyskujące, także one nigdy nie wyglądają sucho. To było coś, na czym, na czym mi zależało od samego początku, żeby te róże ładnie wyglądały na każdej cerze. Nieważne jakie to jest typ cery, nieważne jakie to jest. Um jaki to jest wiek osoby, która e, używa moich różów, to one mają zawsze wyglądać jak żywe, świeże, zdrowe na policzku. E, a przy okazji dlatego, że są jednak pudrowe i mają matową bazę, to też są trwałe. E, to też jest rzecz, którą bardzo zachwalaliście, bo e, wiele też z Was pisało mi, że róże są... Bardzo, bardzo trwała, jedna z najtrwalszych, jakie macie w swojej kolekcji, także mnie to mega cieszy. To był Narcyz, Brzoskwinka. Dotychczas najmocniejszy odcień w kolekcji to był Eros. I Eros to jest taki różowo-koralowy, bardzo intensywny, taki płomienny odcień, który dodaje każdemu policzkowi mega dużo życia, ale przy okazji jest intensywny. Przy nim trzeba było uważać, tak jak Narcyza można było nałożyć trochę więcej i on jeszcze jako tako się dość łatwo w skórę wtapia. Tak przy Erosie trzeba kontrolować ilość produktu, które na policzek nakładacie, bo on lubi bardzo szybko się budować. Tak jak wiemy, ja róże lubię, więc nie mogłem stworzyć różów, które będą za delikatne, przynajmniej na początek. Także to jest jeden z moich tak naprawdę ulubionych odcieni. Wiem, że on może odstraszać, ale tak naprawdę zapewnia bardzo dużo uniwersalności, bo można go nałożyć zarówno bardzo lekko, zapewniając szept koloru, jak i dość Intensywnie, jeżeli to lubicie. Parys był moim największym ulubieńcem przez najdłuższy czas i myślę, że wciąż po niego sięgam najchętniej, to jest zimny, taki wiecie, bardzo trendy róż. To prawda zimne trendy róże są już um, modne od prawie, można powiedzieć, roku, może trochę dłużej. Um, natomiast ten moim zdaniem, jest wciąż wyjątkowy przez ten taki chłodny, ale neutralny podtąd, przez to one. Policzki z tym różem nie wyglądają jak zamrożone na, wiecie, chłodzie i nie wyglądają sino, tylko wciąż wyglądają bardzo świeżo i zdrowo i to też jest kolor, który można na, na, zaaplikować dość delikatnie, jakiego super mocno podbudować, żeby wydobyć z niego całą intensywność i wtedy faktycznie z niego wybije taki typowy odcień Barbie Pink, taki chłodnawy, który mega orzeźwia i ożywia policzek. No i Wasz ukochany odcień to jest Bestseller to jest róż, który wyprzedał się jako pierwszy um, i o który najczęściej pytaliście, czyli że Adonis. No, i to był właśnie odcień, który spodziewałem się, że będzie najbardziej popularny, bo też wygląda na najbardziej użytkowy. To jest taki neutralny, przygaszony, codzienny można powiedzieć, róż. No, który po prostu pokochaliście ja też go bardzo lubię, chociaż ja wciąż kocham też mocniejsze odcienie, także parys u mnie jest na pierwszym miejscu w sercu przynajmniej może był do, do dziś dziś Wam powiem, co jest u mnie jeszcze wyżej teraz w sercu, natomiast Adonisa wiem, że kochacie natomiast wiem, że z Adonisem był lekki problem, wtedy kiedy ja akceptowałem formułę po raz pierwszy w firmie produkcyjnej w której go tworzyliśmy, były pewne ograniczenia jakby wi wiadomo, technologia idzie cały czas do przodu no i na tamten moment Adonis i też po, poprzednio odcienie przy tym zachowaniu pigmentacji tego wykończenia tej łatwości w pracy tej blendowalności rozcieralności na policzku no trzeba było iść na mały kompromis i kolory zwłaszcza Adonis mogły się trochę sypać na szczęście tak jak powiedziałem technologia idzie do przodu ja też przyglądałem się waszym opiniom bo zastanawialiśmy się czy zaakceptujecie to jako um, cechę produktu czy może będzie to dla Was trochę za dużo, wiecie, sypania się? Zwłaszcza przy Adonisie. Tak jak mówię, Adonis był, pomimo że był bestsellerem, był też najbardziej problematyczny. No i przyglądałem się waszym recenzjom, bardzo wiele z was uważało to właśnie jako za cechę produktu, to jest absolutnie dla was do zaakceptowania, ale pojawiły się też osoby, które właśnie pomimo, że mówiły, że kochają kolor, kochają formułę, to jednak to sypanie troszeczkę potrafi zrazić. Więc usiedliśmy, powiedziałem, że musimy nad tym pracować dalej w takim razie, nie możemy. Może inaczej, I ja nie chciałem tworzyć i wypuszczać dla Was czegoś, co jednak Wam nie odpowiada, i uważam, że um, można posypać głowę popiołem i nawet produkt, który już istniał, wziąć do tyłu i popracować na nim jeszcze trochę, i to właśnie zrobiliśmy. I teraz te róże są zresztą, tak jak widzieliście na przybitkach, w ogóle niesypiące się, ale co najważniejsze, udało nam się zachować zarówno ich pigmentację, jak i ich rozcieralność, jak i ich trwałość, jak i ich wykończenie. Także. Um, może wcześniej było warto, trzeba poczekać te kilka miesięcy, żeby e, laboratorium było w stanie dopracować tą formułę jeszcze lepiej, ale przynajmniej teraz. Już wiem, że jest naprawdę doskonała. Także mam nadzieję, że też Wam się będzie podobać. Choć i tak się cieszę, bo nawet osoby, które doświadczały tego nawet lekkiego osypu, lekko większego niż by chciały, i tak kochały Adonisa, jak i wszystkie inne odcienie. Także tutaj mamy Blush Romance 2.0, czyli że 2.0 udoskonalona formuła, ale wasz ukochany odcień i wszystkie inne właściwości, które lubiliście z poprzedniej wersji. No i teraz to, z czym zwlekałem, żeby wam o tym opowiedzieć, chociaż te odcienie na moich policzkach też w przeciągu... Ostatnich filmików mogliście widywać, bo za każdym razem, kiedy mówiłem, dodałem sobie trochę różu, a nie pokazywałem Wam dokładnie co, to był to jeden z tych dwóch odcieni. Jeden z tych odcieni również znajduje się teraz na moim policzku, na moich policzkach w sumie właściwie obu, a no jak widzimy, jeden z tych dwóch odcieni będzie dość mocny. Przynajmniej mm, może wyglądać na mocny, ale da się go też nałożyć dość lekko. No ale zacznijmy może od tego właśnie lżejszego. Tak więc. Wiem, że był Adonis. Wiem, że Adonis jest dość delikatny i on był takim różem typowo różowym. W Słuchajcie sensie wiecie, to był róż, po którym było widać, że to jest róż. Natomiast stwierdziłem, że chciałbym stworzyć dla Was jeszcze jeden odcień z tych takich bardziej użytkowych i chciałem stworzyć róż, który będzie może kolorem, którego nie będziecie się za bardzo po mnie spodziewać, bo uznałem, że dla osób, które Różów nie lubią za bardzo, które się ich boją, um, które z nich nie korzystają, nie są do nich przyzwyczajone, ale jednak mnie oglądają i czują moją miłość do tych różów i chciałyby nadal mnie wspierać w jakiś sposób. To pomyślałem, co mogę stworzyć dla właśnie takich osób, które, no, ja im wmuszam róże ale oni trochę są na to odporni. I pomyślałem o najbardziej niudowym, beżowym odcieniu, który będzie na policzku wyglądać tak, jakby prawie nic nie było, będzie dodawać tej lekkiej świeżości, będzie troszeczkę podkreślać ten policzek, będzie bardziej różowo niż było, e, niż by było bez tego różu, nadal będzie ta ładna satyna lub prawie wręcz dość mocne glow, w zależności od tego, jak tego różu użyjecie. Nie mówię, że można go używać jako rozświetlacz, to nie jest to, co mówię, także nie łapcie mnie za słowa. E, natomiast Zapewnia bardzo ładne satynowo błyszczące, rozświetlające wykończenie na policzku, w zależności od ilości. No i właśnie to będzie też ten, ten taki szept koloru, którego prawie na policzku nie będzie widać. Dobra, pokażę Wam, jak on wygląda w środku. Jak go zobaczycie, to naprawdę nie uwierzycie mi, że to jest róż. Czy Wy to widzicie? To ja wiem, że on jest brudny przy okazji, dlatego, że go przed chwilą używałem do nagrania filmiku. To jest najlepszy berzyk, najbardziej delikatny róż waszych snów. Jeżeli naprawdę nie lubicie różów, ale chcecie, żeby ten policzek był podkreślony, zaznaczony, ale też nie brązerem. To, to jest naprawdę wyjątkowy odcień, których moim zdaniem jest bardzo mało. Od razu Wam powiem, że to jest odcień dla bladych karnacji. Jeżeli jesteście opaleni, no to on raczej na Waszej skórze za bardzo się nie pokaże. Więc to jest kolorek dla osób, które są takie jak ja, lub bledsze, lub troszkę ciemniejsze, które właśnie szukają sobie koloru różu, który będzie wyglądać jak prawie nic. I ja wiem, że reklamowanie tego koloru jak prawie nic to może źle brzmi, ale dla osób, które to rozumieją, dla osób, które właśnie takiego koloru szukają, no to to jest właśnie taki kolor i myślę, że do was e, właśnie on został stworzony dla was. Jeżeli będziemy poruszać się w temacie ostatnich trendów jakie nam towarzyszyły, to chociażby jeżeli pomyślicie o make-upie Latte Make-up, który cały czas się gdzieś tam jeszcze przewija, to na przykład jest to idealny róż też do stworzenia late Make-up, bo w late Make-up nie ma prawie wcale różu, ale jednak warto policzek trochę zaznaczyć no i ten odcień do tego pasowałby idealnie. Także tak jak mówię, róż na co dzień dla osób, które chcą, żeby ten policzek był podkreślony w sposób najbardziej delikatny jak się da, to ten odcień nazywa się dokładnie Anteros. Będzie idealny. No i teraz drugi odcień. Drugi odcień, który być może też można powiedzieć, że towarzyszyłby jednemu z trendów, które niedawno nam. Z którymi mieliśmy do czynienia, czyli, że pamiętacie, Strawberry Makeup, on przed chwilę dosłownie gdzieś tam się przewijał, jeszcze może wam się trafiać e, gdzieś tam na Instagramie, właśnie trend z bardzo czerwonymi, truskawkowymi policzkami. I ja w ogóle te oba kolory nie tworzyłem pod żadne trendy, po prostu chciałem stworzyć coś wyjątkowego i coś, czego mi brakowało w mojej kolekcji. A to, że one po prostu, tak wiecie, napotkały się na trendy, które tak naprawdę już. Były i już trochę nawet minęły, więc wiecie, one jakby pasują do tamtych. No, mniejsze o to. E, w każdym razie, e, tak jak powiedziałem, truskawkowe policzki. Swoją drogą tutaj na moich policzkach możecie zobaczyć jego dość delikatną wersję, ale naprawdę, jeżeli chcecie truskawkowe policzki, to odcień Chimeros, bo taka jest jego nazwa, będzie do tego idealny. I znowu, boję się Waszej reakcji, bo ten róż może odstraszać. Widzicie, on jest wręcz czerwony. Natomiast tak jak mówię, niech was nie zrazi ta intensywność, bo on potrafi być naprawdę intensywny. Zresztą podobnie jak Eros, a z Erosem bardzo ładnie sobie poradziliście. E, on potrafi być oczywiście intensywny, wszystko zależy od tego, jak bardzo go budujecie, ale potrafi być też niesamowicie subtelny. I to jest róż, który będzie wyglądać przepięknie na wszystkich karnacjach. Nieważne, czy to. To właśnie dzięki temu, też odcieniowi, moim zdaniem, to jest najbardziej, neut, jakby nie uniwersalny odcień, który mam. Pomimo, że paradoksalnie wydaje się być najstraszniejszy, najbardziej mocny, to on jest najbardziej uniwersalny, bo on zarówno na cerze ciepłej, jak i chłodnej będzie wyglądać pięknie. Zarówno na opalonej skórze, jak i na bladej skórze będzie wyglądać przecudownie. Dlatego, że to jest kolor taki trochę krwisty można powiedzieć, czyli że. Wszyscy mamy w sobie trochę tej krwi, tak, no, no tak. Um, I on sprawia wrażenie. Policzka, który został dosłownie uszczypnięty. Policzka, który został spieczony słońcem. Policzka, który został troszeczkę odmrożony, ale już wróciliście na ciepło. I ta wiecie, świeża krew taka Wam przypływa na policzki. To jest odcień prawdziwego rumieńca, bo tutaj nie ma żadnej właśnie brzyskini. Tutaj nie ma żadnego takiego wybijającego się mocno różu. Ten czerwony odcień, w zależności od tego, jak, jak go nałożycie, potrafi wyglądać najbardziej naturalnie, jak się da. Dla bladych karnacji, to jest po prostu stworzenie makijażu śnieżki. Zwłaszcza jeżeli macie ciemne włosy. Na ciemniejszych karnacjach albo na świeżo opalonych on też się wpasowuje niesamowicie naturalnie w skórę i zapewnia efekt po prostu takiej jeszcze bardziej podpieczonej słońcem skóry. Także on się wpasuje każdemu, przy każdym odcieniu włosów, każdym odcieniu skóry, każdym yy, tonie skóry. Naprawdę to. Będę go zachwalać, bo to jest tak niepozorny zawodnik i też tak przerażający, myślę, dla niektórych. Ale naprawdę, bardzo, bardzo warty uwagi. Dodatkowo, po stworzeniu tego odcienia, trafiłem też na jeden z wywiadów z wizerzystką, która pracowała na pokazach Victoria's Secret. I ona powiedziała, właśnie, i to też się zgadza z moją filozofią co do tego odcienia, że ona na pokazach Właśnie na wszystkich modelkach nie używała różowego różu, pomimo że ludzie myśleli właśnie, patrząc na ich bardzo świeże, takie soczyste policzki, że to był taki typowo różowy róż. Natomiast ona powiedziała właśnie, że róż, którego używała, to był czerwony róż. Dzięki temu, właśnie, że on pasuje nie tylko wszystkim, ale też dzięki temu, że. Czy może dlatego, że wygląda tak bardzo naturalnie, i soczyście, więc um, to jeszcze bardziej mnie przekonało do tego, że to była dobra decyzja, żeby stworzyć właśnie taki odcień. I mam nadzieję, że Chimeros Was jednak nie przestraszy i że dacie mu szansę. Oczywiście, te dwa nowe odcienie, dlatego że to są dość wyjątkowe kolory, które myślę, że. Trzeba bardzo dobrze zrozumieć, dlatego też moje wytłumaczenie, mam nadzieję, że było pomocne, mam nadzieję, że pokazanie ich na policzkach było też pomocne. Um, więc razem z Tune wiemy, że na pewno nie są to kolory dla wszystkich i na pewno nie są to kolory tak bardzo, uniwer tak bardzo uniwersalne jak te oryginalne, więc. Pomimo że wiadomo, każda kolekcja influencerska jest limitowana, to te dwa odcienie są jeszcze bardziej limitowane niż wszystkie pozostałe. Także jeżeli Was zaciekawił, jeżeli macie ochotę na coś wyjątkowego w swojej kolekcji, to warto się pośpieszyć, bo ich za wiele nie mamy. Natomiast tak jak powiedziałem, cała szóstka odcieni moich wyjątkowych, przecudownych różów, z których jestem bardzo dumny, które są teraz jeszcze bardziej poprawione i bardziej doskonałe, bo mało tego, że mają cudną formułę i wykończenie, z którym przepięknie się pracuje, to teraz są jeszcze lepiej sprasowane. A Wszystkie są dostępne na stronie Tune od teraz, więc możecie wpadać, kupować. Ja was oczywiście bardzo tego zachęcam i przy okazji pamiętajcie, że do końca tego tygodnia, razem z kodem wszystkiego najlepszego, macie 10% zniżki na dowolny wybrany odcień lub na więcej odcieni. W każdym razie, na każdy z moich różów macie 10% z kodem wszystkiego najlepszego. A ja wam w mojej rodzinie również życzę wszystkiego najlepszego i strasznie dziękuję, dlatego że. No, bez Was nie byłoby to możliwe, tylko i wyłącznie dzięki Wam udało mi się stworzyć. Coś, co bardzo kocham i coś, czego jestem bardzo, bardzo dumny. Dziękuję też oczywiście Tune za to, że mi zaufali po raz kolejny i dali mi szansę do rozszerzenia kolekcji o kolory, które być może na początku naszej współpracy by ich przestraszyły, ale jednak mają we mnie zaufanie, a ja mam zaufanie w to, że potrafiłem wam je przedstawić tak, żebyście je też zrozumieli i żeby też te nowe odcienie przypadły Wam do gustu, tak samo jak te pierwsze, które powstały na samym początku. No i to było na tyle. Teraz zostaje mi tylko i wyłącznie zmontowanie odcinka i wypuszczenie go w świat i czekanie na Wasze reakcje. Jestem, tak jak mówię, zestresowany i podekscytowany, bo kolory są wyjątkowe, są trochę inne, ale mam nadzieję, że przyjmiecie je ciepło. W tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym. Cześć!